Witajcie nam goście, witajcie nam mili. Bardzo się cieszymy, żeście tu przybyli. Już za chwilę na tej scenie rozpoczniemy zestawienie. Wejdą tu znane postacie, chyba wszystkie rozpoznacie. Jeśli dobrze moją masz, o nasz pól dobrze dbamy, będzie
naszym lesie dosyć dziwne echo niesie. Ja zajączek wam to mówię, bo was wszystkich bardzo lubię. Lubię ten nasz piękny świat, który trwa miliony lat. Jakże każdy się budzi, pobiera on se z ludzi. Rozejrzyjcie się dookoła. Stale liczba pczół maleje. Jak myślicie, co się dzieje? Człowiek zmienia środowisko, przez co szkodzi nam już wszystko. Zanieczyszcza na powietrze, trując stale we powietrze. Gdy pczoły kiedyś znikną, lasy, łąki też zanikną. Choć niewielkie to odkrycie, ziemia także straci życie. Pczoły ten przywilej mają, że roślinom pomagają, aby mogły się rozmnażać i dla ziemi tlen przetwarzać. Lasy to są ziemi płuca, ta wiadomość zasłucza. Że zieleni będzie mieli do przepięknej ziemi tej. A bez tlenu to nie ściema, na tym świecie życia nie ma. Więc słuchajcie, moi dziadki, niebezpieczne to przypadki.
Wszystkie ptaki się buntują, bo im ludzie hałasują. Krzyczą, wrzeszczą i biegają, w naszym śpiewie przeszkadzają. To jest jeszcze nie tak ważne. Inne winy są poważne. Ludzie lasy wycinają, przez to teren nam zmieszają. Potem oczywiście mówią, że zwierzęta bardzo lubią, a polują zgrozą. Dlaczego? Z tej miłości dla dobra naszego. Thank you.
Ja wam powiem coś z daleka, dla mnie to jest temat rzek. Wczoraj w lesie strzały padły, omal mnie też nie dopadł. Dobrze, patrzę, twoje stoi się, też tego się nie boi. Wielce niby o nas dbają, a wciąż lasy zaśmiecają. Ciągle o dobroci mówią, więc tą wiedzę stale gubią. Niby ważna ekologia, niby wszystko jest dla zdrowia, a plastiki i inne śmieci wyrzucają tak jak leci. W lasach jest odpadów mnóstwo, więc z nich słowo to oszustwo. Te zaśmieci
dzieci, dzieci moje, prawdę mówię, jak tu stoję. Rozkładają się 100 lat. Jak wygląda mała świat? Wszędzie zostawiają, zanieczyszczą lody, morza. Najważniejsze są ich złoża, ropy, węgla czy też stali. Myślą, że ten świat wygrali na loterii dobrodziejstwa. I że mają mnóstwo miejsca na odpady, różne śmieci. To jest nasze moje dzieci. Myślą chyba, że to gra, która w nieskończoność trwa, że te nasze lądy morza mają nieskończone złoża.
potakiwa samowa, przyleciała pani sowa. A wiadomo, pani sowa to jest bardzo mądra głowa. Huhu, źle się dzieje na tym świecie. Wszyscy dobrze o tym wiecie, że naprawa się zaczyna, gdy młodziutka jest dziecina i przyswaja wiadomości, zaczynając od młodości. Wszystkie nasze wielkie troski niechaj dwęsą małe noski. Napiszemy postulaty, nie do mamy, nie do taty. Raz do dzieci w domach szkoła, że ten świat o pomoc woła. I powiemy wszystko szczerze, napiszemy na papierze, co zrobimy razem wspólnie, szczegółowo i ogólnie. W pierwszym punkcie obiecamy, że o przyrodę zadbamy, a że ziemia jest w potrzebie, każdy zacznie dziś od siebie. Dbając o ziemi urodę, oszczędzajcie zatem wodę, bo to woda w każdej chwili daje życie, moi mili. Miejcie także na to wzgląd, aby oszczędzano prąd, bo to właśnie od młodzieży przyszłość nasza dziś zależy. Kiedy idziesz na zakupy, gdy słodyki będą zupy, obierz sobie takie cele, opakowanie w razie wiele. Albo nawet lepiej będzie, gdy pomyślisz o tym względzie, nie korzystaj więc nowego, drugą stare weź kolego. Stroń od nabiernego zbytku, torby jedynie wielokrotnego użytku. Także ważne, moje dzieci, jest segregowanie śmieci i abyście pamiętali, żeby śmieci w koszu lądowały.
małe problemy techniczne, ale już tam widzę, że tam działają. Gdzieś nam muzyczka uciekła, ale zaraz wróci. Wielkie brawa na naszych przedszkolaków jeszcze raz. To wykorzystując tą małą naszą awarię, poprosimy panią prezydent na momencik. Potraktuj, że akt zakończony, za chwilkę będzie następny. Tak na przerwę. Szanowni państwo, ja jestem pod ogromnym wrażeniem tych dzieciaków. Takich zdolnych. Naprawdę możecie państwo być dumni ze swoich dzieci. W nagrodę dla was, drogie kochane maluszki, przyniosłam dzisiaj z pozdrowieniami od prezydenta miasta książeczki, gry edukacyjne. Każde dziecko dostanie taką opaskę, żeby było widoczne w ciemnościach, jak jest wieczór. Myślę, że będzie się wam to podobać, możecie sobie zobaczyć, bo chciałam to podnieść do góry, ale mi się rozwalił celofan, więc nie jestem w stanie tego. Czcigodne siostry, księże proboszczu, drodzy rodzice, kochane maluszki. Cóż mogę powiedzieć, w tym roku przedszkole będzie miało jubileusz we wrześniu 25-lecia, tak? Zaczynamy ten rok jubileuszowy. Czego mogę życzyć? Mogę życzyć, żeby patronka święta miała to przedszkole zawsze w nieustającej opiece. Żeby przedszkole, tak wspaniałe przedszkole, kolejne pokolenia nam wychowywało. Żeby każde pokolenie tu w tym przedszkolu znalazło swój drugi dom, pełny miłości i opieki. A siostrom, personelowi życzę nieustannej satysfakcji z wychowywania tych pokoleń. To wspaniałe dzieło, które tutaj się odbywa. Szanowni państwo, życzę wam wspaniałej zabawy. Pogoda jest wymodlona, więc myślę, że ten dzisiejszy dzień będzie zaliczany do bardzo udanych. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za te piękne, miłe słowa. Tak jak pani prezydent powiedziała, rzeczywiście od września będziemy rozpoczynać 25 rok działalności przedszkola, więc już serdecznie zapraszamy za rok, bo właśnie majem, festynem majowym będziemy jakby kończyć ten jubileuszowy rok. We wrześniu rozpoczniemy, w maju festynem rodzinnym tutaj zakończymy, w niedzielę później będzie uroczysta msza święta w kościele za rok, więc już się szykujcie, bo będzie wielka znowu uroczystość tutaj dla nas wszystkich. Już teraz na tą uroczystość serdecznie zapraszamy, prosimy nam przekazać wszystkim to serdeczne zaproszenie. Widzę, że tam chyba coś poważniejszego się podziało, ale myślę, że jeszcze moment. Może siostra prowincjalna skorzysta też z tej luki technicznej, która nam się tutaj teraz wyłoniła. Zapraszam teraz siostrę prowincjalną do mikrofonu. Muszę powiedzieć, że dla mnie też to jest ogromnym przeżyciem być tutaj. Wsłuchiwałam się w teksty, które dzieci śpiewały i mówiły i muszę powiedzieć, że było w nich tyle mądrości, że to nie tylko dzieci, ale zapewne my starsi też wiele z tych treści dzisiaj nam tutaj przekazane w taki bardzo prosty, piękny sposób. Na pewno wiele z tych treści nam zachowa się w sercu. Jest to jakiś program na nasze życie i no, cieszę się, że mogliśmy z tego zaczerpnąć. No muszę powiedzieć, że sprawa wychowania i kształcenia dzieci jest dla nas wszystkich bardzo ważna. Dla Kościoła, dla społeczeństwa, dla przyszłości. Stąd no, cieszę się, że przedszkole tak pięknie się rozwija, że będzie przeżywać swój jubileusz 25-lecia. Cieszymy się z tego niezmiernie. I też życzyłabym i siostrze dyrektor, i całemu personelowi, i wszystkim przedszkolakom, żeby w tym miejscu mogli wzrastać. I jako ludzie, i jako ludzie wierzący, ale przede wszystkim by czerpali wartości, które nam pomagają w życiu codziennym. Od tych najmniejszych, najmłodszych lat, aż po wiek dojrzały, starczy.
te wartości pozostają zawsze aktualne. Zawsze aktualne. Czerpiemy z nich w naszym dzieciństwie, ale one nam towarzyszą przez całe nasze życie. Także życzę szczególnie tym najmłodszym wiele takiej otwartości serc na to, co jest tutaj przekazywane w przedszkolu. No i całemu personelowi, siostrze dyrektor i wszystkim paniom, które tak pięknie tu pracują, tak pięknie posługują, żeby miały i z tej posługi, i z tej pracy wiele, wiele radości. Bardzo im wszystkim dziękuję w tym miejscu i zachęcam, żeby nie ustawały w tych wysiłkach, bo on ma sens i ono będzie owocować w przyszłości. Bardzo dziękuję. Dziękujemy również za te piękne, wspaniałe słowa. Ja mogę dopowiedzieć tyle, że gdyby nie wy, kochani rodzice, i nie wasze pociechy, to też nie ma tego przedszkola, taka prawda. Bo gdyby nie było waszych dzieci, to my nie mamy tutaj co robić, nie ma pracy dla nas. A w tym momencie serdecznie, serdecznie dziękujemy pani prezydent wielkimi brawami za to, że nas odwiedziła, że była z nami. Bardzo dziękujemy za tą wizytę. Już udało się chyba opanować tą trudną sytuację, która nam się tu pojawiła. Czasem widzicie, jakiś chochlik wejdzie, ale myślę, że ciąg dalszy przedstawienia przed nami, więc zapraszam. Przekaż mamie czy też tacie, że to ważne są nauki, aby także jego wnuki mogły cieszyć się tym światem wiosną, zimą czy też latem.
śmieci było mało, by się dobrze oddychało. Prawdę mówiąc, bądźmy szczerzy, im ten świat się też należy. Nie pomieści tamte salne bosuki,
nie oszczędzą wam nauki i jest echo, wieś to niesie, człowiek gościem w naszym lesie. Gdy o las będziecie dbać, ziemia zawsze będzie twarz. Biorę się do roboty. Mamie i tacie pomagamy, bo wszyscy w domu o porządek dbamy.
roboty. Twoje łóżko nie chce samo się pościelić, a własny mokuku samo się nie bielić. Mama i tata to nie są roboty, zawijaj rękawy, bierz się do roboty. Wszędzie wysprzątane, więc do wielkiego święta przygotowane, bo dzisiaj święto mamy i taty, my dzieci najmocniej ich kochamy i piosenkę zaśpiewamy. One.
wspaniałych artystów.